Po jakże udanej przerwie na mecze reprezentacji Polski po zapewnieniu sobie przez biało-czerwonych awansu na Euro 2024 wracamy do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Początek 26. kolejki w Częstochowie w Wielką Sobotę. Mistrz Polski Raków podejmuje broniących się przed spadkiem piłkarzy Ruchu Chorzów na ławce gospodarzy wracający po kontuzji po długiej przerwie Iwi Lopez, a na boisku pierwszy celny strzał Patryka Sikory. Bez problemów piłkę łapie Wladan Kowalczewicz. To już 14. minuta meczu i pierwsza akcja Rakowa jest ante Crnace. Crnac 1-0! Ależ fantastyczny gol Chorwata! Przepiękne trafienie ante Crnaca, piąte w Ekstraklasie w tym sezonie. No i mistrzowie Polski obejmują prowadzenie. Nie sięgną piłki Dante Stypica. Wymarzony początek meczu dla gospodarzy i wielka radość. A więc Raków prowadzi. Raków, który jest jedyną drużyną, która w tym sezonie na własnym boisku nie przegrała. Ale oczywiście częstochowianie nie mają zamiaru się zatrzymywać. Uderzał Bartosz Nowak, ale piłka powędrowała obok słupka bramki bronionej przez Dante Stypicę. A to już Wladan Kowalczewicz do Gustawa Berggrena. Szwed przed własnym polem karnym. Zbyt lekko jest Soma Nowotny, ale nic z tego nie ma. Nie ma wyrównania, chociaż ten błąd Berggrena mógł Raków sporo kosztować. I do przerwy mamy wynik 1-0 dla gospodarzy. Berggren to co zepsuł, to zdołał jednak naprawić. Po przerwie znów Raków rusza do odrabiania strat. Uderzenie Ante Crnaca, który teraz wbiegł w pole karne. Jest Nowak, jest Crnac. I co tutaj się wydarzyło? Zobaczymy doskonale na powtórce, bo ta główka Crnaca zamiast do bramki trafiła w głowę Sikory. I w ten sposób nie ma drugiego gola dla Rakowa Częstochowa. Ale podopieczni trenera Dawida Szwargi nie zwalniają tempa. Jest Łukasz Zwoliński w polu karnym. Zwoliński i Dante Stypica ratuje niebieskich. Powinno być 2-0. Łukasz Zwoliński, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie, mógł bardzo szybko wpisać się na listę strzelców. Ale dobre wyjście bramkarza Ruchu i wciąż tylko jednobramkowe prowadzenie mistrzów Polski. Pod koniec meczu Ruch ruszył do ataku, jest Daniel Szczepan, także dzisiaj zaczynający mecz z ławki rezerwowych, ale ta radość jest przedwczesna, był napastnik Ruchu na spalonym. I teraz to widzimy doskonale, ten spalony ewidentny, wykończenie akcji bardzo ładne, ale gol niezaliczony. 5 minut do końca. Znów wracamy pod bramkę Dante Stypicy i znów kolejna ładna akcja Rakowa, uderzenie Berggrena. Zwoliński nie doszedł do tej dobitki po interwencji bramkarza niebieskich. Iwi Lopez na murawie po prawie rocznej przerwie, po długo leczonej kontuzji wraca pomocnik Rakowa. Hiszpan, który był najlepszym piłkarzem Ekstraklasy, był królem strzelców, a teraz znów coraz częściej powinniśmy go widzieć na murawie. I to właśnie Iwi Lopez na 2 minuty przed końcem. Lopez, świetna piłka do Barata, ale czy pomylił się Węgier? No ma czego żałować Iwi Lopez, bo to powinna być asysta. No i znów powinno być 2-0. To jest też doskonały moment, aby przypomnieć powiedzenie o niewykorzystanych sytuacjach, które się mszczą. Szymański, Moneta w roli mściciela w 95. minucie. Ruch Chorzów doprowadza do wyrównania. Ruch Chorzów remisuje z mistrzem Polski, z Rakowem Częstochowa 1-1. Niesamowita historia. Łukasz Moneta strzela swojego pierwszego gola w Ekstraklasie od 2017. roku. Wrzutka piłki przez Miłosza Kozaka, zgranie przez Szymańskiego i Moneta pięknym strzałem pokonuje Kowalczewicza. Załamani piłkarze Rakowa Częstochowa, bo co prawda znów są niepokonani u siebie, ale ten tylko jeden punkt to jest dla nich porażka. Ruch się cieszy, chociaż ten punkt heroicznie wywalczony niewiele im tak naprawdę daje, bo wciąż zajmują przedostatnie 17. miejsce w tabeli. Raków pozostaje na trzeciej pozycji.
pozycji. Niespodziewanie Raków Częstochowa tylko remisuje z Ruchem Chorzów 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.